Witajcie kochani, dzisiaj przygotujemy rwany chlebek czosnkowo-ziołowy. Nie ukrywam, że robiłam go pierwszy raz w wakacje i bardzo przypadł nam do gustu, dlatego dzisiaj przygotowałam go do kiełbaski z frytkownicy beztłuszczowej. Uwielbiam czosnek pod każdą postacią, przemycam go naprawdę wszędzie i bardzo często, gdzie się tylko da. A ten chlebek rwany czosnkowo-ziołowy jest przepyszny. Jeżeli jeszcze nie piekliście, to koniecznie go zróbcie. Przepis pełnej wersji tekstowej oraz pełną listę składników znajdziecie jak zawsze na dole pod filmem w opisie w linku. Witam serdecznie nowych widzów i zachęcam do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. A teraz zapraszam serdecznie na przepis. Do miski przesiej przez sitko mąkę i zrób dołek łyżką, następnie wrzuć pokruszone świeże drożdże. Wsyp cukier i wlej ciepłą, ale nie gorącą wodę. Na boki miski wsyp sól. Miskę przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 15 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. W tym czasie przygotuj masełko ziołowe. Do miękkiego masła wrzuć posiekaną drobno natkę pietruszki, dodaj przyciśnięty przez praskę czosnek oraz syp sól i ulubione zioła. Całość dokładnie wymieszaj łyżką i odstaw na bok. Gdy drożdże zaczną pracować, wlej olej i wyrób ciasto ręcznie lub przy pomocy miksera. Ciasto ma być elastyczne i odchodzić od ręki, od misy miksera. Miskę przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 1 godzinę, aby ciasto podwoiło swoją objętość. W międzyczasie przygotuj sobie matę silikonową, wyciągnij z szuflady wałek, radełko oraz wyłóż tortownicę papierem do pieczenia. Wyrośnięte ciasto wyjmij na blat delikatnie podsypany mąką, krótko wyrób i rozwałkuj na prostokąt grubości około 4-5 mm. Rozwałkowane ciasto posmaruj masełkiem czosnkowo-ziołowym, następnie potnij w paski szerokości około 5 cm. Każdy pasek składaj jak harmonijkę i układaj w tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Tak przygotowaną tortownicę wrzuć do nagrzanego piekarnika na 190 stopni Celsjusza i piecz bez termoobiegu na funkcji góra-dół przez około 40 minut do zarumienienia. Chlebek po wyjęciu z piekarnika odstaw do przestygnięcia, najlepiej ściągnij obręcz tortownicy i odczekaj ładnych parę minut. U nas dzisiaj taki chlebek przygotowałam do kolacji akurat, ale w sezonie letnim jest to idealna imprezowa przekąska, świetnie sprawdza się na grilla, piknik, do kiełbaski z ogniska, jest naprawdę przepyszny. Polecam Wam serdecznie. Dziękuję serdecznie za uwagę, ja już dzisiaj z Wami żegnam. Jeżeli spodobał Ci się filmik, koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci kciuka, komentarza lub udostępnienia. Będę Ci bardzo wdzięczna.